Dzisiaj na warsztacie będą kolejne akcesoria Acara do przebadania. Pokrótce. Bezprzewodowy przycisk. W sumie ten przycisk żeście już widzieli, bo demonstrowałem na nim coś takiego jak konwersja do skrótów danych elementów. Odsyłam przede wszystkim do linku w opisie filmu, czyli do playlisty HomeKitowej, gdzie o tych innych akcesoriach Acara mówię, bo to już jest czwarty z kolei film, tak więc tam znajdziecie inne akcesoria, omówienie huba i kamery oraz znajdziecie również takie przydatne HomeKitowe sztuczki, też były pokazane względem tego przycisku. Kolejny element to jest motion sensor, czyli czujnik ruchu. Następny element to jest door and window sensor, czyli to jest czujnik, który pozwalał nam będzie wykryć otwarcie drzwi lub okna. I ostatnia rzecz, która jest z Acary, vibration sensor, czyli można by to po polsku nazwać taki czujnik inercyjny. W momencie, kiedy on wyczuje uderzenie, ruch jakiś też powinien nam raportować, że coś takiego wystąpiło. Możemy przykleić to na szybę. Często, kiedy mamy szybę twardszą, na przykład jakąś P4, to on może, zanim zostanie szyba wybita, już nam wykryć, że ktoś tam się do naszej szyby dobiera. Mamy informację, że będzie on wykrywał wibracje i ruch oraz będzie jako lokalny i zdalny alarm, kiedy wykryje wybicie okna. Kolejna informacja to, że jest to urządzenie bezprzewodowe, czyli wystarczy ściągnąć taśmę i po prostu je nakleić. W pudełku znajdziemy dokumentację, gdzie są opisane działania, jakie należy podjąć. Kolejna opcja to oczywiście sam sensor, sam czujnik. Widzimy, że jest tutaj przycisk. Jest od tyłu dostęp do baterii. Jest taśma dwustronna, którą będziemy mogli to urządzenie przykleić gdzieś na drzwiach czy na oknie. Oraz mamy zabezpieczenie baterii, żeby podczas transportu i składowania, magazynowania nam się nie wyładowała. Tak więc będziemy też ten element wyrywali. I zapasowa taśma. Jeżeli byśmy się zdecydowali na przeniesienie w inne miejsce tego urządzenia, to możemy tą starą taśmę zerwać, nakleić nową i przy pomocy tej nowej taśmy gdzieś na innym urządzeniu, to na innym, w innym miejscu, na innym oknie czy na innych drzwiach zainstalować. Tradycyjnie parowanie tego przycisku będzie wykonywane za pośrednictwem aplikacji Acara. Tak więc klikam przycisk dodaj, wybieram sobie z tych sensorów, które mam na liście, sensor ten, który będziemy podłączali, czyli sensor wibracji. Podłączę go do mojego huba Acara. Teraz nastąpi wyciągnięcie tej taśmy, czyli podłączenie zasilania i zgodnie z tym, co powiedziała nam Acara, przytrzymuję ten przycisk tak, aby urządzenie zostało odnalezione. I już pojawia nam się, że sensor wibracji został wykryty. Przypisuję go do odpowiedniego pokoju. Pojawił się nam również w HomeKicie czujnik wibracji. Na razie dodaję go do pokoju mojego testowego, czyli do ofisowego. I to urządzenie będzie nam w momencie wykrycia wibracji, jak widzicie, ja teraz nim potrząsam, pojawia się sygnał, że ten alarm wibracyjny został wyzwolony. Możemy to oczywiście użyć do automatyzacji, możemy to również użyć do tego, aby wyzwalać system alarmowy. Do czego zastosujemy taki sensor, to tylko nasza inwencja. On na baterii powinien wytrzymać około 2 lat. Po 2 latach takie urządzenia będą nas prosiły o wymianę baterii na nowo. Kolejny czujnik, jest to czujnik otwarcia okna, otwarcia drzwi. Można to oczywiście przyczepić gdzieś na bramie garażowej, na furtce. No, w zasadzie też mamy tutaj pole do popisu, żeby sobie wymyślać, co może on nam raportować. Możemy sobie zrobić czujnik otwarcia lodówki, szafki kuchennej. No, w zasadzie tutaj nie ma żadnych limitów tego, do czego to będziemy mogli wykonywać i jaką automatyzację do tego przypiszemy. W opakowaniu zgrabny czujnik i zgrabny magnes. Oczywiście taki czujnik współpracuje z magnesem, czyli montując go na przykład na framudze od drzwi, gdzieś na framudze od okna, drugi element jest montowany na drzwiach lub na oknie.
W momencie, kiedy taki magnes nie będzie w zasięgu tego czujnika, będzie on wywoływał alarm. I oczywiście możemy sobie, ja czuję, że tutaj już jest wzajemne oddziaływanie magnetyczne i też możemy sobie to zastosować na przykład do wyzwalania alarmu, ewentualnie do robienia innych czynności, chociażby zapalania światła, jak gdzieś wchodzimy do piwnicy czy na strych, w momencie, kiedy otworzymy drzwi. Możemy do tego zastosować czujnik ruchu, który zaraz potestujemy. Możemy do tego zastosować czujnik ten, który przed chwilą żeśmy testowali, ale możemy również tego typu rozwiązanie zastosować. Oczywiście w zestawie z tym czujnikiem mamy dokumentację, informacje jak go parować. Mamy również zapasową taśmę do tego elementu, który zawiera baterię. Powinna być jeszcze, a i jest zapasowa taśma, tak naprawdę uzupełnienie tego, ale ta zapasowa taśma naklejona jest na tym magnesie, który będzie nam wyzwalał ten czujnik. Widzicie, że tutaj są takie oznaczenia, jak to powinno się znajdować jedno względem drugiego, czyli tutaj, ta, gdzie jest ta kreska, powinna być czujnik w stosunku do magnesów w ten sposób zainstalowany. Otwierając drzwi lub okno, system będzie nam o tym raportował. Znowu do parowania używamy aplikacji Akara. Robimy podobnie jak w przypadku poprzednim. Wybieramy sobie czujnik, z którym hubem ma się nam połączyć. Wyciągamy taśmę zabezpieczającą. Przytrzymujemy przycisk, tak żeby zaczęła nam ta dioda mrugać. I czekamy, aż podłączy nam się ten czujnik do systemu. Mam informację, że czujnik podłączony, widzimy go w programie, znowu dodajemy i on również pojawi się za chwileczkę w HomeKicie i może nam różne automatyzacje wyzwalać. Kolejne urządzenie jest to czujnik ruchu. Informacja, że bateria będzie starczała nam na 2 lata, nie potrzebujemy żadnych kabli, wystarczy tak samo ściągnąć taśmę i przykleić. Mamy informację, że będzie on nam wykrywał ruch. W zestawie tradycyjnie dokumentacja i dwa elementy. Pierwszym elementem jest sam czujnik ruchu. Jak widzicie, ten element za tym takim plastikiem białym to jest tam, gdzie znajduje się czujnik ruchu. Mamy przycisk na tym czujniku ruchu, mamy tradycyjnie taśmę do podłączenia baterii po procesie czy przed procesem instalacji. Mamy również element, do którego będziemy mogli wkleić ten czujnik ruchu i gdzieś go przykleić. Ma możliwość ruchu, tak więc gdzieś czy na ścianie, czy na futrynie, czy na szafce, czy na drzwiach możemy sobie taki czujnik ruchu przykleić i oczywiście on będzie obejmował tym swoim polem, powiedzmy, nie wiem, 180 stopni, obszar, na który będzie spoglądał. Myślę, że jeśli chodzi o czujnik ruchu, to jest to stosunkowo jasne. On tu ma też taką gumową, jak gdyby, nóżkę, czyli jeżeli nie potrzebujemy go gdzieś montować pod kątem, po prostu go gdzieś stawiamy i on już będzie pełnił swoją funkcję. Przypominam, że tutaj system buduje swoją sieć mesh i im więcej takich urządzeń w tej sieci się będzie znajdowało, tym ta sieć będzie lepiej działała. Będzie się lepiej wzmacniała. Każde urządzenie wzmacnia sygnał urządzenia, które nie jest w zasięgu huba. Ostatni dzisiaj element, przycisk bezprzewodowy. Będzie on wykrywał pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie i dłuższe przytrzymanie. Również informacja, że na 2 lata bateria zainstalowana. U mnie już taki jeden przycisk funkcjonuje. Przyjrzyjmy mu się teraz bliżej, jak to wygląda. W zestawie tradycyjnie dokumentacja. Tradycyjnie już dodatkowa taśma, jak widzicie, jedna jest już na przycisku zainstalowana. Tutaj jest pokrywka na baterię. Jeżeli byśmy chcieli go w innym miejscu zainstalować, możemy zmienić tą taśmę i parowanie ponownie aplikacja Akara. Wszystkie nowe akcesoria widzicie, one oznaczone są czerwoną kropką. Wszystkie parametry, jeśli chodzi o aktualizację, również będziemy mogli zrobić z tej aplikacji producenckiej. Możemy zmienić nazwę, lokalizację, hub, do którego jest to podłączone. Możemy sobie dorobić do tego automation, czyli jakąś automatyzację, dodać do sceny, zobaczyć logi, kiedy dany, na przykład w tym przypadku czujnik ruchu, wykrył ten ruch. Jak widzicie, on pobiera, zwraca nam, kiedy wykrył ruch. Cały czas teraz ten ruch wykrywa, no bo leży on obok mnie. Oraz ilość światła, jaką rejestruje.
W zasadzie możemy też akcesory replacement zrobić, żeby nam się uszkodził w prosty sposób, żeby nie zmieniać wszystkich automatyzacji, możemy je wymienić i poziom sygnału Zigbee, jaki jest odbierany cały czas, jest na poziomie akceptowalnym, do huba jest kawałeczek. Kolejna opcja, przycisk, również tutaj wszystkie rzeczy te same możemy zrobić, o których mówiłem, chociaż stoi w tym samym miejscu, on wykrywa, że ten poziom sygnału Zigbee jest u niego nieco gorszy. Przypominam, że akcesoria bateryjne nie przedłużają działalności sieci, tylko te akcesoria, które są podłączone na stałe do sieci, przedłużają działanie sieci. Czujnik wibracji, również tutaj mamy log, on będzie nam oczywiście synchronizował godzinę i wskazywał, kiedy takie wibracje zostały wykryte. Jak widzicie, również te sensory, o których mówiłem, pojawiły się w aplikacji Apple HomeKit. Ja teraz na przykład zasymuluję drzwi. Proszę bardzo, drzwi się otworzyły, bo magnes się oddalił. Drzwi się zamknęły, drzwi się otworzyły, drzwi się zamknęły. Tak więc gotowy czujnik do zastosowania w automatyzacji. Kolejny czujnik jest to czujnik ruchu. Ja zaraz mu tutaj ruszę ręką. Jak widzicie, dość szybko przechodzą te sygnały, że ruch został wykryty do danego czujnika. Tak samo oddalenie tego magnesu. No można powiedzieć, że momentalnie powoduje zmianę statusu czujnika w systemie. No i oczywiście ostatni czujnik wibracji. Też możemy nim zawibrować i też przekazuje on do systemu informację, że został naruszony. Reasumując, słuchajcie, u mnie ta kara funkcjonuje już, no myślę, że ponad miesiąc. Dwa razy wam raportowałem, że miałem problem z akcesoriami, które mi, można powiedzieć, nie przechodziły do HomeKita. Od tamtej pory się nic takiego nie powtórzyło, tak więc można powiedzieć, że system się już, nie wiem, zaktualizował, przegryzł, dogadał z HomeKitem i teraz cały czas działa absolutnie bezbłędnie i żadnych problemów nie miałem. Oczywiście za czas jakiś przygotuję materiał, w którym omówię wszystkie te czujniki, które ostatnio się u mnie pojawiły i dam wam wtedy znać, jak to się będzie spisywało w dłuższej perspektywie czasu, bo te urządzenia tutaj u siebie gdzieś zamontuję, aczkolwiek już no, całe mnóstwo tych urządzeń mam i nie do końca mi one już są potrzebne, ale w ramach badań i testów przetestujemy. Pozostał nam jeszcze przycisk. Jak widzicie, tutaj też będziemy mogli w prosty sposób jednokrotne naciśnięcie zdefiniować, dwukrotne naciśnięcie i długie naciśnięcie też sobie zdefiniować. Tutaj mamy do tego stosowne rzeczy. Możemy poprzypisywać sobie gniazdka, światła, wentylatory, no co tam nam przyjdzie do głowy. Tak jak powiedziałem, ja o przycisku robiłem osobny materiał, tak więc zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, a w tym już tutaj bardzo rozwodził się na ten temat nie będę, bo w zasadzie dużo więcej niż bym teraz powiedział zostało wtedy powiedziane. Tak więc tyle chyba. Zachęcam tradycyjnie do dzielenia się w komentarzach swoimi doświadczeniami za kary. Zachęcam do oceny filmu, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i również zachęcam do odwiedzania strony testhub.pl.